Po pierwsze, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest nam bardzo miło gościć na Solcu po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Tak jak już pani dyrektor powiedziała, reprezentujemy instytucję, która się nazywa Centrum Archiwistyki Społecznej. Myślę, że w toku naszej dzisiejszej prezentacji, naszego spotkania wyjdzie, co to jest to centrum, co to jest archiwistyka społeczna. Tylko tak na wstępie słów kilka, jesteśmy instytucją państwową kultury, która tą archiwistyką troszkę się zajmuje, ale nie jest archiwum, tylko wspiera centrum, właśnie, jest centrum wszystkich archiwów, to może troszkę tak, troszkę nie. W każdym razie wspieramy archiwa społeczne w takim zakresie edukacyjnym, dostarczania narzędzi, pomagamy zakładać takie inicjatywy, też namawiać do tego, żeby angażować się w nie, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe zajęcie i dla, tak naprawdę dla dwóch stron, i dla instytucji, organizacji, która to archiwum zakłada, i dla osób, może państwa, które z takim archiwum dzielą się swoimi zbiorami. Ja się nazywam Małgorzata Pankowska-Dowgiało i jest ze mną koleżanka Agata Bujnowska. My pracujemy w różnych działach, ja w takim dziale właśnie edukacyjnym, przygotowującym różne narzędzia. Agata, wy? Ja z kolei zajmuję się projektami kulturalnymi, które również włączają, aktywizują na różne sposoby archiwa społeczne. Natomiast mamy za sobą wspólną przeszłość zawodową. Wspólną historię. Chodzimy się ze środka Karta, podobnie jak całe Centrum Archiwistyki Społecznej. Też właściwie myśl o nim zaczęła kiełkować i udało się doprowadzić do jego powstania właśnie dzięki Karcie. A Karta to jest właśnie największe w Polsce archiwum społeczne. Także mimo, że sami teraz nie jesteśmy archiwum, mamy za sobą bardzo wiele doświadczeń na różnych poziomach działania archiwów. Wiemy też, jakie są ich bolączki, jakie są radości związane z ich działaniem. No i myślę, że możemy zaczynać temat najpierw od takiego pytania. Myślę, że państwo tutaj są z różnych, nie tylko z Solca. Właśnie, jeżeli nie z Solca, to skąd? Albo kto jest? Z Solca. Państwo są z Solca. Kto jeszcze? Może ktoś by chciał? Ursynów. Państwo? Solec. Dobrze. No właśnie, więc troszkę się wymieszaliśmy. My też nie z Solca. Agata Żoliborz, ja w ogóle poza Warszawy, tak naprawdę. Chociaż pochodzę z Saskiej Kępy, więc właściwie po drugiej stronie mostu Łazienkowskiego. To był ten mój rewir. No właśnie, takie pytanie dla państwa, czym jest Solec? Może ja je rozszerzę. To może o... Czym jest dla państwa dzielnica, w której mieszkacie? O może tak. Poza tym, że mieszkamy w niej, czy może jakoś państwo jeszcze są do niej przywiązani, albo no nie wiem, czy coś jest tam takiego poza mieszkaniem, do którego państwo, nie wiem, jakiś sentyment czują, czy coś jest na rzeczy, dlaczego akurat tu mieszkamy, a nie gdzie indziej? Ja mam po prostu wrażenie, że jednak mieszkam w kawałku historii tego miasta. Mhm. Bo Solec jest, czy był też inny, którego kompletnie nie znałem. Zupełnie inny. I to jest fascynujące, że nie wiem, pokolenia, sami ludzie po prostu zmieniają miejsce. A nazwa pozostaje jakby. Mhm, dokładnie tak. Jesteśmy częścią jakby pomnika Solec, wiesz? Rozumiem. Każde miejsce, w którym mieszkamy, każda z dzielnic państwa, w którym mieszkacie, ma swoją historię tak naprawdę. I są takie rzeczy, dzięki którym tą historię możemy tak naprawdę odkrywać, prawda, po kawałku. Po pierwsze jest to jakaś pamięć o pewnych wydarzeniach, które tam mają miejsce. Nasza też jakaś...
to, co pamiętamy na przykład, nie wiem, z dzieciństwa, jeśli dłużej mieszkaliśmy, to jedna rzecz, a drugie mogą być to takie rzeczy materialne, które mówią o tej dzielnicy, niezależnie w której mieszkamy, prawda? Czyli mam tu na myśli na przykład zdjęcia, czy na przykład jakieś dokumenty związane z nami jako mieszkańcami danej dzielnicy. No i te materiały tak naprawdę, po pierwsze właśnie zdjęcia, po drugie jakieś dokumenty, po trzecie może jakieś przedmioty, po czwarte właśnie to, co mamy w swojej pamięci, czyli to, co możemy na przykład spisać albo nagrać, może utworzyć archiwum społeczne. A co to jest archiwum społeczne, to już Państwu pokazuję. Brzmi może tak troszkę instytucjonalnie, bo nam archiwum się często kojarzy z jakimś budynkiem, z opasłymi, dużymi magazynami, może Państwo byli w takiej instytucji po coś. Więc to raczej są archiwa państwowe. Jeśli mamy na myśli właśnie duży budynek, duży zbiór jakichś dokumentów, zdjęć, archiwum społeczne zwykle jest mniejsze i co ważne, może je prowadzić instytucja, ale bardzo często prowadzi instytucja nietypowo archiwalna. Może być to na przykład biblioteka, może być dom kultury. To jeden rodzaj instytucji. Archiwa społeczne też prowadzą organizacje różne pozarządowe. Bo tak naprawdę w tym nie jest najważniejsze, kto to prowadzi, tylko na czym to polega. A polega właśnie na zbieraniu różnych materiałów od ludzi, od mieszkańców danej dzielnicy, danej miejscowości, a może na jakiś temat i tworzeniu wspólnie właśnie takiej inicjatywy, takiego archiwum. I w tym bardzo ważna jest oddolność, że uczestniczą mieszkańcy właśnie danej dzielnicy, danej miejscowości w tworzeniu tego archiwum, we wspólnym opisywaniu zdjęć, w oglądaniu wystaw, które potem z tych zdjęć na przykład są przygotowane. I tak można stworzyć naprawdę bardzo ciekawą inicjatywę, do której te materiały stopniowo dochodzą, no i ona się powiększa. Znamy bardzo dużo przykładów archiwów społecznych i ich jest naprawdę dużo w Polsce, w ogóle w Warszawie. Zaraz Państwu pokażę przykłady. Tu jeszcze tylko dopowiem, że takie archiwum społeczne może się zajmować nie tylko historią dzielnicy bądź miejscowości, choć takich jest najwięcej. Czasem archiwa społeczne zajmują się jakimś tematem, który jest właśnie nie do końca jest jeszcze dobrze znany albo nie jest dobrze udokumentowany, albo ktoś inny się nim jeszcze nie zajął. Na przykład są organizacje, które zajmują się jakimiś tradycjami, zwyczajami danego regionu, czy muzyką powiedzmy. Znamy taką organizację, Fundacja Muzyka Odnaleziona, która na przykład zajmuje się muzyką wiejską. Więc ta tematyka może być bardzo różna. Chodzi po prostu o takie zaangażowanie wspólne na rzecz gromadzenia jakichś materiałów, opracowywania i skanowania, no i później wykorzystywania w różny sposób. A teraz kilka przykładów takich warszawskich właśnie inicjatyw i nie tylko, ale zaczniemy od Warszawy, ale zanim jeszcze te warszawskie przykłady, to kilka jeszcze takich rzeczy bardzo ogólnych, to co już Państwu powiedziałam, cech charakterystycznych archiwów społecznych, to że właśnie gromadzą głównie zdjęcia, też dokumenty, mogą być wspomnienia, jakieś pamiątki. Mogą być też nagrania, czyli opowieści, to co pamiętamy, jakieś historie z dzieciństwa, historie związane z budynkami, z miejscami. To jak najbardziej wszystko gromadzą archiwa społeczne. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, że zbiory bardzo często są pozyskiwane w formie cyfrowej. Czyli chodzi o to, że
Państwo przynoszą na przykład zdjęcia do zeskanowania i tylko one są wypożyczane i oddawane. Bo do archiwów państwowych raczej są oddawane oryginały, a archiwa społeczne właśnie bardzo często tak działają, że wystarczają skany. I to jest super praktyka, no bo prawda jest taka, że my ze swoimi pamiątkami, na przykład rodzinnymi, no nie chcemy się zwykle rozstać. Więc ta cyfrowość, możliwa dzięki oczywiście sprzętom, jakie teraz posiadamy, no jest super rozwiązaniem po prostu. Bo z jednej strony państwo przekazując takie materiały, tylko udostępniając do skanowania, oryginały mają u siebie, a archiwum społeczne ma te kopie i może je też jakoś wykorzystywać, na przykład pokazać na wystawie, czy w jakiejś publikacji, czy na jakiejś prezentacji. Więc tu jest właśnie bardzo ważna ta możliwość, ta zasada, z której często takie inicjatywy korzystają, że można działać właśnie cyfrowo. No i ta tematyka, o której ja już powiedziałam, lokalna dzielnica, miejscowość, czasem jakiś region, głównie taka historia społeczna, rodzinna, ale też mogą być tematy takie inne, typu, nie wiem, tradycje, zwyczaje, te, które właśnie nie są dokumentowane, nie są znane i ktoś po prostu postanawia się właśnie w taki społeczny sposób nimi zająć. No i teraz właśnie przykłady, może Państwo znają któreś te inicjatywy, które tutaj się pojawią. Zaczęłam w tych przykładach od takiej ogólnowarszawskiej, które to prowadzi Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław. Nazwa jest dość długa. Może bardziej znani z nazwy, z właśnie nazwy tej inicjatywy Tu było, tu stało. To jest, pani dyrektor kiwa głową, że zna. Może Państwo jakieś wspólne działania organizowali, nie wiem. Nie, ale może w przyszłości. Stowarzyszenie zajmujące się tak może bardziej architekturą warszawską, w takim kontekście tego, co zostało zmienione, zniszczone w tej przestrzeni miejskiej, w którymś momencie postanowiło właśnie założyć archiwum społeczne, czyli od ludzi zbierać, no głównie zdjęcia, skanować te zdjęcia, po to, żeby też pokazać, jak ta przestrzeń w Warszawie wyglądała właśnie na tych zdjęciach prywatnych. Bo to nie jest tak tylko, że budynki fotografowali znani fotografowie na jakieś zlecenie czy z jakiegoś innego powodu, ale też na swoich rodzinnych zdjęciach mam ze spaceru na przykład, czy z innej sytuacji życiowej, możemy mieć fragment absolutnie jakiegoś budynku, czy naszego mieszkalnego, czy innego, więc stowarzyszenie właśnie zaczęło tworzyć to archiwum społeczne i zbierać, skanować zdjęcia od mieszkańców Warszawy. One są udostępniane na ich stronie internetowej, ale też zrealizowało wiele różnych projektów dotyczących tych zdjęć. Między innymi powstała publikacja, organizowane są spacery z wykorzystaniem tych materiałów, była wystawa, teraz zbierają zdjęcia z lat 90. Mogą się wydawać całkiem nowe, ale to też już historia, więc jakby można nie stawiać aż tak granicy chronologicznej, prawda, blisko nas, tylko no, zdjęcia z lat 90. to też zdjęcia historyczne, więc takie materiały zbierają. I to archiwum cały czas się rozwija, ta działalność. Jest ogólnowarszawska, można powiedzieć, co nie przeszkadza jakimś lokalnym, dzielnicowym projektom w takim właśnie w zakresie, można powiedzieć, właśnie archiwum społecznego. No i tutaj będą takie przykłady. Po pierwsze to jest Wola. Wola ma swoje osobiste, że tak powiem, dzielnicowe archiwum społeczne. Nazywa się Wolskie Regionalia i też zbiera różne rzeczy. Skanuje zdjęcia, skanuje dokumenty, zbiera pamiątki od mieszkańców
woli. I też pokazuje na swojej stronie internetowej i wykorzystuje te materiały w różny sposób. Tym zajmuje się tamtejsza, właśnie głównie biblioteka dzielnicowa. To jest ten przykład tutaj z góry, a obok projekt działanie dotyczące Pragi. Fundacja Animacja rozkręciła taki projekt, który się nazywa Praga Gada. I tu nacisk jest położony przede wszystkim na wywiady, na rozmowy, na działania z osobami starszymi, ale nie tylko. I z nich powstają bardzo ciekawe materiały, bo po pierwsze te nagrania są przetwarzane, ale też na przykład komiksy. Więc tutaj z tych materiałów historycznych, które takie archiwum społeczne zbiera, można naprawdę zrealizować wiele bardzo ciekawych projektów i wykorzystać je w bardzo, no, bardzo różny sposób. Ale o ile wiem, to w czasie stanu wojennego dzielnica też wydawała niezależnie swoje pismo. Mhm. A mówi pan o woli. Mhm. A tutaj państwo się uśmiechają. Moje archiwum. A no właśnie, ja właśnie, my to wiedziałyśmy z koleżanką i też znamy państwa inicjatywę i też dlatego wrzuciłyśmy na slajd, do naszej prezentacji, żeby tak naprawdę pani powiedziała słów kilka, bo to też bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa państwa, bo po pierwsze my bardzo też często wspominamy, oni, powiem szczerze, naprawdę, Centrum Archiwistyki, bo staramy się o różnych inicjatywach opowiadać, dlatego że to właśnie nie tylko może być miasto, dzielnica, ale też dotycząca jakiegoś terenu, fragmentu tej, prawda, dzielnicy, to po pierwsze, takie materiały można zbierać. Po drugie, czasem ludziom się kojarzy, że tylko mała instytucja, jakaś lokalna prowadzi archiwum społeczne, a to niekoniecznie, jakby taka bardzo znana instytucja muzealna też może takie archiwum społeczne założyć i wydaje mi się, że jest zadowolona, że taką działalność rozpoczęła, więc jakby pani mogła słów kilka, to bardzo, jasne, bardzo czy proszę. Siedząc, czy tak? Dobra, znaczy, powiem szczerze, że trochę nie spodziewałam się, nie? Ale ja o naszym archiwum zawsze bardzo chętnie mówię. Jola Żubrowska, Muzeum Łazienki Królewskie. My założyliśmy archiwum społeczne w dziale edukacji, który jest takim naszym centrum, łazienkowskim centrum działań ze społecznością lokalną. I no, myśli o tym rodziły się już wiele, wiele lat temu. Nawet jakieś takie wywiady z pracownikami były prowadzone, czy jakieś takie zdjęcia zbierane, ale zupełnie partyzancko. To znaczy, to nie było w żaden sposób usystematyzowane. Absolutnie nie nazywaliśmy tego archiwum społecznym. Natomiast archiwum społeczne jako takie narodziło się w pandemii oczywiście, gdy byliśmy zamknięci dla publiczności i szukaliśmy jakichś takich metod podtrzymania kontaktu. No i okazało się, że tych zdjęć jest mnóstwo i są niesamowite, bo to zdjęcie, które jest tutaj w tle tego żółtego napisu, to jest najstarsze zdjęcie, jakie do nas trafiło ze zbiorów prywatnych, 1906 rok i wycieczka takiej rodziny, która no, z różnych powodów wyemigrowała do Imperium Rosyjskiego w XIX wieku i oni później sobie przyjeżdżali na ziemię polskie. Była to dość zamożna rodzina i zabierali ze sobą fotografa, który właśnie na takich świetnej jakości kliszach szklanych uwieczniał te ich podróże. Zdjęcie obok zresztą też jest ze zbiorów tej samej rodziny. Więc często są to właśnie takie zdjęcia gdzieś około turystyczne, czyli po prostu tak jak teraz widujemy w łazienkach turystów, którzy robią sobie zdjęcia na tle pałacu na wyspie. Też mamy taką statystykę, które obiekty najczęściej się pojawiają i faktycznie pałac króluje. Na drugim miejscu jest pomnik Chopina. Ale takim na przykład działem, który nas jako edukację szczególnie interesuje, chociażby ze względu na budynki, w których my się mieścimy, bo nie wiem, czy państwo kojarzą Podchorążówkę, ten taki duży budynek z zegarem nad stawem, to są nasze biura. Obok jest stara Kordegarda, gdzie jest taka strefa działań dla dzieci.
gdy się wchodzi do łazienek, jest budynek oberży, tam jest też straż muzealna. To są obiekty w tej chwili administracyjno, takie edukacyjne, natomiast kiedyś, przed wojną głównie, tam były mieszkania pracowników. I to jest historia, którą my poznajemy i która jest absolutnie fascynująca, bo dostajemy i całe zdjęcia całych rodzin, opowieści osób, które w ogóle wychowały się w łazienkach i dla nich łazienki to nie jest królewska rezydencja, tylko to jest takie wspomnienie miejsca, że no tutaj wychodziliśmy się bawić jako dzieci albo organizowały łazienki jako jeszcze wówczas nie muzeum, tylko reprezentacyjne gmachy rządowe, bo tym łazienki były przed wojną. Organizowano jakieś teatrzyki dla rodzin pracowników. Więc to są tego typu historie, które dla nas jako dla muzealników zajmujących się głównie, ale nie tylko, ale z tego wychodzimy, jakby to jest nasz punkt wyjścia, historią XVIII-wiecznej rezydencji, to jest zupełnie, zupełnie inny rozdział tej historii, fascynujący absolutnie i zdecydowanie chcemy to archiwum rozwijać. W tej chwili ponad 300 zdjęć i innych materiałów jest u nas na stanie i ciągle zbieramy, więc fotowspomnienia można wpisać sobie gdzieś w internet i słucham. Ta rodzina, która fotografowała to swoje miejsce, że tak powiem, bo to rozumiem, że to było jakieś ich miejsce, ale czy oni zostawili tylko te zdjęcia o takiej, o tej części Warszawy? Nie, to jest ogromne, to znaczy wiem, że też inne archiwa społeczne korzystają ze zbiorów tej rodziny i tej pani, która przekazuje. Wiem, że też sporo takich fajnych, starych zdjęć do archiwum społecznego, które działa przy Pałacu w Wilanowie, przekazali. Generalnie jest to przykład takiej rodziny, w której się w ogóle fantastycznie zachowały archiwalia jakiekolwiek. Była troska o to i też jest spora wiedza dokładnie na temat losów, na temat podróży, tego co się działo po kolei, kto jest na tych zdjęciach, kto je robił też bardzo często. A czy państwo polskie jest w stanie kupić temat archiwa? Kupić być może tak, natomiast ja wydaje mi się, że nie ma woli, żeby je sprzedać. One są zagospodarowane w rodzinie, są cenione, są jakby... To świetnie. Świetnie się odnajdują w tym miejscu, które jest ich miejscem, tym pierwotnym. Mogę coś powiedzieć? Jasne. To dotyczy trochę tego, co pani mówi, bo to, co chciałem pokazać na końcu, rozumiem, tak? Ale może ja powiem, bo to jest jakby troszkę inny wątek. Te zdjęcia, które mam pokazać, to dotyczą mojej mamy, tak? I rodziny. Tak. Ale tutaj jest inna historia. Mianowicie moja mama była wykładowcą fotografii artystycznej w liceum plastycznym w Łazienkach. Prawdopodobnie tam jest archiwum w tej szkole zdjęć, które robiła moja mama i uczniowie w trakcie nauki. Moja mama żyła w konkretnym okresie, lata 60-70. Natomiast ta to liceum było też wcześniej. To może być miejsce, gdzie istnieją ciekawe materiały dla pani, bo dotyczą łazienek. Podczas kodowów w szkole przecież znaleźliśmy się w łazienkach przez wiele. Tak, 20 parę lat. Tak z absolwentami, z absolwentkami i z byłymi profesorami też Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Jesteśmy w kontakcie, to będzie kolejny etap. Umawiamy się na wywiady i... A moja siostra się uczyła, moja mama już nie żyje, moja siostra tutaj była wczoraj i też na pokazie, który robiłem. I ona też może coś powiedzieć o tym okresie, prawdopodobnie na 4 lata. Uczyła się w tej szkole, tam gdzie moja mama była wykładowcą. To ja się do pana zgłoszę. Oficjalnie się jeszcze spotkanie. Ona tu by się pojawi oczywiście na dzisiejszym dniach też, bo ta wystawa tu jest jakby w naszej rodzicy. Przepraszam, że jestem. To z mojej strony tyle. Tak, ja przepraszam, w tym momencie zatrzymam się przy tym zdjęciu z tą rodziną, bo bardzo ciekawie to zdjęcie jest prezentowane na stronach łazienek, bo jest nie tylko mowa o tym, że to jest zdjęcie, gdzie w tle mamy pałac, ale też są rozpisane losy tych poszczególnych osób. I to jest niezwykle ciekawe dla osoby żyjącej tu i teraz, jakby prześledzić, co się z tymi dziećmi stało, kim oni byli w dorosłym życiu. To są zdjęcia przedwojenne, jakie były losy wojenne na przykład, już jako dorosłych osób. Naprawdę to jest fascynujące, znaczy każde takie zdjęcie jest osobną historią, no niemal do filmu sensacyjnego, przynajmniej z tego okresu. Tak, absolutnie. I to jest właśnie też kwintesencja, myślę, archiwów społecznych, że nie tylko przynosimy do nich zdjęcie, jakiś dokument, ale tą historię, która jest dodatkiem, nie wiem, naddatkiem, a czasami może jest nawet właśnie ciekawsza, albo na równie ciekawa, co zdjęcie. Ona też jest absolutnie warta zachowania, nawet koniecznie. I właśnie wiele archiwów społecznych bardzo
bardzo stara się zachować tę historię i jak opisuje zdjęcia, czy opisuje jakieś dokumenty, to też dokładnie opisują losy różnych osób, które są na zdjęciach i podają, co się potem z nimi wydarzyło, co w trakcie II wojny, czy po wojnie, więc jakby mamy taką, prawda, całość. I możemy to potem czytać, oglądać, zapoznawać się z tymi historiami, więc to jest bardzo ciekawe. No i świetnie, że Łazienki też właśnie podjęły taką inicjatywę i też bardzo się cieszymy, że tutaj możemy nawiązać znajomości, które zaprocentują na przyszłość. No właśnie na tym polega archiwum społeczne, że zaczyna się od jakiejś akcji, zbierania na przykład zdjęć, spotykają się ludzie, skanujemy, oglądamy, potem może jest jakieś spotkanie, jakaś wystawa i ktoś się z kimś poznaje, że nie wiem, tu moja mama z twoją mamą chodziły do szkoły, czy jakaś inna była wspólna sytuacja, no i tak się te więzi odżywają i też można znów podjąć nowy temat, jakiejś szkoły, jakieś inne instytucje, może jakiegoś wydarzenia, więc to się tak rozwija i dzięki tym materiałom naprawdę może się rozszerzać. A tu właśnie jest taki przykład. No przepraszam, ja taki techniczny, bo ja taki początkujący jestem. Archiwista, to znaczy jeszcze nie zaczęłam, ale myślę. Bardzo dobrze pani trafiła. Bo ja pracuję w cechu fryzjerów. To jest historia z bardzo dużymi tradycjami. No i właśnie w związku z tym, że tam jest całe mnóstwo różnych zdjęć, które w ogóle nawet nie są podpisane. I tak się zastanawiam, raz, że jest dużo takich rodzin, które z pokolenia na pokolenia, nie wiem, są właśnie fryzjerami, że też warto by było to jakoś tam uwiecznić, to jak zacząć? Czy pani ma te zdjęcia, czy jak ktoś się... To znaczy, ja w pewnym sensie nie mam, bo jestem pierwszym i ostatnim pracownikiem biura cechu. I to wszystko jest w mojej gestii i ja się tym opiekuję. No i to jest po prostu nieuporządkowane, to tak sobie wszyscy zbierali, to sobie leżało, no i tak myślę, że warto. Myślę, że warto zacząć od właśnie takiego skanowania, porządkowania, rozpoznawania tego materiału, jakiegoś układania, ale też warto zaangażować do tego kogoś, jakąś grupę, bo ta praca jest jednak troszkę czasochłonna i pracochłonna, ale więc tak, absolutnie tak. Nie wiem, jakie państwo mają możliwości w cechu, takie organizacyjne, czy się spotykacie, czy znaczy, można jakoś... Trzeba by było jakieś spotkanie. Właśnie, tak, wydaje, że tak, jak najbardziej. Najlepiej byłoby przygotować skany i nie wiem, im puszczać i żeby oni wszyscy mówili, co oni wiedzą. Tak, można. Można też w ten sposób zbierać kolejne materiały. Jeżeli pani ogłosi, że robi takie archiwum, tak zbiera, no to myślę, że też będą nowe napływały. Ale tak jak mówię, warto właśnie zacząć od takiego jakiegoś porządkowania, ale też namówienia kogoś na współpracę, bo taka będzie potrzebna. Tak króciutko, troszkę odbiegniemy od tej Warszawy, pojedziemy za Warszawę. Przykład podwarszawski i Sulejówka. Tam też jest archiwum społeczne. To właśnie też taki dość ciekawy przykład, bo wiemy, że tam funkcjonuje duża muzealna instytucja skupiona na znanej postaci historycznej, na Piłsudskim. Ale też oczywiście poza tą wielką postacią i wielką historią ważne są ludzkie historie. Mieszkańców Sulejówka, tych, którzy teraz tam mieszkają, no i może takich, którzy mieszkali wcześniej. I to właśnie muzeum wraz z biblioteką i miejscowym towarzystwem przyjaciół Sulejówka też założyło właśnie taką inicjatywę trójstronnie, więc może troszkę im łatwiej, bo dzielą się tą pracą. Mają miejsce do przechowywania, do skanowania. W każdym razie właśnie zbierają zdjęcia, organizują różne spacery po miejscowości. Tutaj na przykład widać ze zdjęciem odbitym czy wydrukowanym na szkle. Organizują różne warsztaty i dla młodszych, i dla starszych. Także te materiały żyją, są wykorzystywane, więc ten przykład pokazuje, że w każdej miejscowości właśnie nawet taką kojarzącą się ze znaną postacią historyczną i może tak bardziej na niej skupioną, też ta taka historia
ludzka, społeczna, każdego z nas tak naprawdę jest ważna i warta odkrywania i ją też można właśnie wspólnie odkrywać, przekazywać te materiały i takie archiwum społeczne tworzyć, a na koniec już tych przykładów, żeby nie było tak tylko warszawsko i podwarszawsko, to ogłoszenia, plakaty z innych inicjatyw. Mamy tutaj Konin. Jak w ogóle się takie inicjatywy ogłaszają, jak zaczynają zbierać, bo tak jak pani zapytała w ogóle jak zacząć. No jeżeli ktoś chce właśnie od zbierania, od gromadzenia zacząć, no to właśnie bardzo często tak się ogłasza. Zadbajmy wspólnie o historię Konina albo stwórzmy wspólnie jakieś archiwum. Więc bardzo często zaczyna się od takiej akcji. Bywa, że przy okazji jakiejś, to jest bardzo dobry moment, jakieś święto dzielnicy, miejscowości, jakaś rocznica albo nie wiem, jakaś wystawa. Ogłaszane jest wtedy, że na przykład stawiamy skaner, możecie przynosić zdjęcia, my będziemy je skanować i trafią do archiwum społecznego, więc to są właśnie takie przykłady z początków archiwów społecznych w bibliotece w Koninie i, co może jest ciekawostką, z małopolskiej miejscowości za Krakowem, gdzie takie archiwum społeczne założyło Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich. Więc to nie jest tylko tak, że jakieś instytucje typu biblioteki, domy kultury, czy organizacje, taka fundacja, stowarzyszenia, ale też na przykład koło gospodyń może chcieć tworzyć takie archiwum społeczne i zaczyna od, absolutnie zaczęli od zera, naprawdę. My, to panie, choć i w kołach zdarzają się panowie, bo też takie koła poznaliśmy jako centrum. To też znamy dokładnie tę historię, bo te panie z koła zgłosiły się na początku działania Centrum Archiwistyki. Chcemy być przeszkolone, przyjedźcie do nas, bo chcemy założyć archiwum społeczne. No i zaczęły nagrywać i zbierać zdjęcia małej miejscowości, tak naprawdę ze wsi, bo to jest wieś. Ale też tam okazało się, że ludzie w domach mają fantastyczne materiały. Rozkręciły interes 2 lata temu dokładnie, już zrobiły którąś z rzędu wystawę. Materiały, nagrania też są dostępne w sieci, więc prężnie działają i cały czas zbierają. No więc można i w dużej miejscowości, i w małej, i na Solcu, i prawie w górach, więc gdzie tylko sobie kto zamarzy, będzie miał dużo chęci i troszkę czasu na taką pracę, to naprawdę takie archiwum społeczne można założyć. No a tak jeszcze podsumowaniu, dlaczego warto się zaangażować w tej części takiej naszej wstępnej, zanim przejdziemy bardziej do zdjęć. Po pierwsze, możemy podzielić się swoimi jakimiś pamiątkami rodzinnymi, nie tylko mieć je u siebie w domu w szufladzie, ale też właśnie dać do zeskanowania w bibliotece, czy w Domu Kultury, czy właśnie jakiemuś stowarzyszeniu, żeby to zdjęcie mogli jakoś pokazać na wystawie, czy gdzieś wydrukować, bo na przykład na zdjęciu jesteśmy my, czy jakaś sytuacja z przeszłości ciekawa, która może też kogoś zainteresować, może być częścią, może być fragmentem historii na przykład danej dzielnicy. No i tę historię można wspólnie odkrywać, bo takie zdjęcie jest fragmentem przeszłości. Czasami na tym zdjęciu może być coś, czego już nie ma. To jest bardzo ważne, na przykład budynek albo osób, których już z nami nie ma, czy też coś, co się zmieniło. Więc takie odkrywanie historii, miejsc, ludzi dzięki tym materiałom jest fascynujące, bardzo ciekawe. No i tak jak już mówiłam i tutaj też pani mówiła, można z tymi materiałami wiele ciekawych
rzeczy później zrobić, od wystaw, po jakieś publikacje, po prezentacje na spotkaniach, dyskusje, spacery i tak dalej, więc tych plusów takiej działalności, takiej inicjatywy jest bardzo, bardzo wiele. I my jako Centrum Archiwistyki zachęcamy do takich działań prowadzenia archiwów społecznych. I tu też wracam do początku, bo troszkę mówiłam o nas na początku. Powiedziałam to, że my nie mamy archiwum. I to się zgadza cały czas. My jako instytucja tych zbiorów od państwa czy od innych instytucji nie przyjmujemy. My właśnie tak troszkę działamy jak dzisiaj teraz. Opowiadamy o tym ruchu, o innych inicjatywach, uczymy, pomagamy, jak to robić. Jakby pani zdecydowała się na tworzenie takiego archiwum, może się pani do nas zgłosić, na przykład zapytać, a jak ułożyć te zdjęcia, jak je uporządkować? Mam takie i takie, dokładnie, mam takie i takie zdjęcia takich osób, albo mam takie tematy, czy je tematami ułożyć, czy osobami. Chciałabym skanować, jak mam je zeskanować? Chciałabym je w czymś opisać, w jakimś narzędziu, w jakiejś bazie. Czy mają państwo takie narzędzie? No akurat mamy bezpłatne, więc właśnie my pomagamy, propagujemy, popularyzujemy, a nie przyjmujemy, więc myślę, że to jest dość dobra współpraca. Nie zabieramy. Nawet jakby ktoś nam bardzo chciał oddać, to nie przyjmiemy, bo no nie mamy takiej w założeniach, piwnicy nie mamy, tak, nie mamy takiej działalności w swoich założeniach, w założeniach tej instytucji, więc ale udzielamy takich porad, szkolimy, więc zachęcam, gdyby była potrzeba, można się do nas w takich celach właśnie zgłaszać. No tak, proszę. Ja mogę powiedzieć, ja zbieram różne rzeczy, tak, ale znalazłem w internecie coś zarchiwizowanego, co mnie zainteresowało, tam było zdjęcie koleżanki. To zdjęcie miało 0,5 GB, z archiwum wzięte, podaję się po Krakowie, tam jest taka, nie będę odpowiadać. Muzeum Fotografii, czy tak? Tak, jest Muzeum Fotografii. Użyczyli mi to na przykład na warunkach, ale jedno zdjęcie miało 0,5 GB chyba, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. I z tego tylko pamiętam to jest załatwione. Problem jest właśnie, z jaką rozdzielczością państwo skanują, bo to zajmuje miejsce i trudno przesłać, czy to jest jakiś sposób, może państwo coś na ten DPI na przykład? My nie skanujemy, bo nie mamy tego archiwum, ale jeżeli już pan o to zapytał, to co robimy, to jednak lepszej jakości, takie pierwszy skan wykonać w takiej lepszej jakości. Tak szczerze mówiąc, DPI to troszkę zależy też od wielkości zdjęcia albo zasad, jakie przyjmiemy u siebie. Ale do internetu często jakieś instytucje, organizacje zmniejszają. Można taki plik zmniejszyć. Są programy, nawet darmowe do przetwarzania. Ja rozumiem, że jakby instytucja panu jak najlepszy skan chciała dać, albo pan po prostu ten fragment. To było 50 na 40, a tam było 120 zdjęć. I te pole były strasznie malutkie, na blotach, a na jednym tylko był przodek, tak? Musiałem jedno brać, to się udało świetnie. Przy takiej rozdzielczości. Jasne, no właśnie dlatego się skanuje w tak wysokiej rozdzielczości. Gdzie to zmagazynować? To jest problem, bo tak. To jest, może jedno z nich 10, ale cel tak. To już 10. Tak, oczywiście są różne rozwiązania, od tańszych po droższe, od zewnętrznych, że tak powiem, typu dysk zewnętrzny, po wykupienie przechowywania danych na jakimś serwerze albo w jakimś rozwiązaniach i przez internet. Chmurowych, więc opcje są różne. Tutaj archiwa społeczne różnie korzystają, w zależności od finansów, prawda, od swoich możliwości, choć zwykle jest tak, że nie są to duże ilości tak naprawdę. Ten plik pan otrzymał rzeczywiście bardzo duży, ale no, zwykle to jest tak, że w ciągu kilku lat państwo mają 300, pani mówiła, zdjęć. No właśnie, to nie są takie ogromne zbiory, instytucje państwowe mają ogromne zbiory, a w takiej działalności raczej tak strasznie dużo tych materiałów nie zbierzemy, aczkolwiek musimy rzeczywiście, zaczynając i jeżeli zakładamy, że skanujemy, to przewidzieć kwestię, gdzie te materiały, gdzie te pliki cyfrowe będziemy przechowywać, bo inaczej... Po prostu, żebyśmy nie stracili w którymś momencie efektów swojej pracy, więc to absolutnie bardzo ważna kwestia.
No i myślę, że powoli zbliżamy się do zdjęć. Jeszcze jedno pytanie. Mój tata był artystą, malował, tak? Tu widać obrazy, tak? Różne. Ale pytanie, czy Państwa interesuje, tak z ciekawości, to jest dokumentacja malarska odbudowy Zamku w Kazimierzu. To jest malarstwo, to nie jest zdjęcie, prawda? On to jest, prawda? Mam do tego zdjęcia, rzeczywiście, z których on to wykonał, tak? Mam taki obraz, który mam dokumentuje katastrofę samochodową. Ona malował ją, narysował z grabówkiem, tak? To jest rodzaj zdjęcia, ale zrobione ręką, tak? Mam malunek z 1 września, jak spada płonący hidrolski samolot. To bardzo mi się unikalna rzecz, ja on to namalował. Nie wiem, czy on to naszkicał wcześniej, ale to polował, tak? Mogę pokazać. Tutaj jest dokumentacja na tych ścianach historii jego wojskowej, gdzie on był w zespole muzyczno-artystycznym Wojska Polskiego, tak? I dokumentował wydarzenia, które tam się działy, te takie plakaty i kolegów w sposób karykaturalny. Czy to też jest dokument? Absolutnie, tak, tak. Tu technika jest mniej istotna, znaczy jest ważna, no bo może czasem nastawimy się na gromadzenie tylko zdjęć, ale tak naprawdę wartościowe jest to, co Pan mówi i to, co jest na tych rysunkach czy obrazach, więc absolutnie to jest bardzo wartościowe i nieważne, że to nie jest zdjęcie, tylko inna technika, więc no, bardzo się cieszymy, że przy okazji możemy tę wystawę obejrzeć. Dobrze, ja w takim razie przejmę pałeczkę, ponieważ już dość dużo zdążyliśmy powiedzieć o fotografiach, więc teraz wnikniemy w temat, ponieważ nie wiem, czy wiele jest takich archiwów społecznych, które nie gromadzą fotografii. Myślę, że to jest najczęściej gromadzony typ dokumentu, ale też nie trzeba być archiwum społecznym, żeby gromadzić zdjęcia. Oczywiście każdy z nas ma takie swoje, ma takie fotografie, tylko widzę, że coś po chwili załapie, dobrze. Każdy z nas ma również do czynienia z fotografiami, których nie jest w stanie zidentyfikować, co właściwie przedstawiają, kiedy zostały zrobione, jakie to wydarzenie. Każdy z nas ma do czynienia z fotografiami, których nie jest w stanie zidentyfikować i pokażę dzisiaj parę sposobów, jak przyglądać się zdjęciom, jak je analizować, żeby potrafić z nich odczytać jak najwięcej. Oczywiście, kiedy już wyczerpiemy podstawowy sposób, czyli przepytanie na tę okoliczność, na przykład swojej rodziny. Co na przykład jesteśmy w stanie wyczytać z takiego zdjęcia, posiadając o nim bardzo niewiele informacji, prawie wcale. Możemy przyjrzeć się na przykład szczegółom architektury w tle. Możemy przyjrzeć się ścianie tej kamienicy, zobaczyć, że jest ostrzelana kamienica. Została ostrzelana nie w innym okresie, w czasie właśnie II wojny światowej. Możemy starać się rozpoznać tę architekturę. Jeśli ktoś bywał na Pradze, skojarzy, że będzie to pedet. I na tej podstawie, analizując też na przykład stroje przechodniów, będziemy w stanie określić w pewnym przybliżeniu czas powstania tego zdjęcia. Później na podstawie tych chociażby detali architektury, balkonów, będziemy w stanie dookreślić może, która to jest dokładnie z praskich kamienic. I w ten sposób, odczytując zdjęcie fragment po fragmencie, okazuje się, że być może odczytamy je w bardzo wielu wymiarach i czasu, i miejsca, i może wydarzenia, jeśli takie zostały uwiecznione. Archiwa społeczne, kiedy opisują swoje fotografie, oczywiście starają się ogarnąć jak najwięcej i dookreślić datę i miejsce, osoby, nie tylko ich imiona i nazwiska, ale również funkcje, relacje rodzinne, może wniknąć bardziej w ich biografię. Ważny jest też autor zdjęcia naturalnie, dysponent zdjęcia, który wcale niekoniecznie jest tym autorem tożsamy, dane techniczne, takie jak format czy nośnik. Jeśli nie prowadzimy archiwum społecznego, na swoje własne potrzeby możemy potrzebować tylko niektórych z tych informacji. Ja jednak radziłabym, żeby w miarę możliwości nawet nasze rodzinne, domowe zdjęcia starać się jak najpełniej rozpoznać. W pierwszej chwili, mając do czynienia na przykład z odbitką albo z negatywem, przyglądamy się formie.
I czasami już sama forma, w jakiej znajduje się, na przykład kondycja, w jakiej znajduje się ta fotografia, może nam bardzo wiele powiedzieć. Tu mamy do czynienia na przykład ze zdjęciem z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie. Widać, że została część zdjęcia oderwana i pewnie wielu z nas miało do czynienia z taką sytuacją. Widzimy zdjęcie, z którego została wyrwana na przykład nielubiana osoba. Ja też miałam w ręku zdjęcie swojego kolegi, jego rodzinne, kiedy to po rozwodzie po prostu wszystkie zdjęcia zostały w ten sposób poprzerywane. Ale też, a na przykład moja mama z kolei na jednym ze zdjęć wydrapała fragment swojego uśmiechu, ponieważ był to dostępny wówczas rodzaj cenzury. Ale na przykład w ośrodku Karta mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawymi zdjęciami. I tutaj już nie ma mowy o błahej cenzurze typu korekcja uśmiechu. Fotograf Maciej Czarnocki, który fotografował w czasie stanu wojennego pod pseudonimem Konrad Mieleszko, wykonał całą serię zdjęć podczas demonstracji na warszawskiej Starówce. I jako, że był to stan wojenny, czas, kiedy on sam jako opozycjonista wiedział najlepiej, jak bardzo trzeba dbać o bezpieczeństwo osób uwiecznionych na zdjęciu, już na negatywie pozamazywał wszystkim uczestnikom demonstracji oczy. Efekt jest piorunujący, to znaczy na odbitkach też widzimy później białe w negatywie, białe kreski w miejscu oczu, ale właśnie forma fotografii już sama mówi nam bardzo wiele o tym, w jakich warunkach przyszło funkcjonować osobom uwiecznionym na zdjęciu. Przyjrzyjmy się również formatowi fotografii. Małe zdjęcia, wiadomo, że miały inne przeznaczenie niż duże odbitki. Przyjrzyjmy się ich zniszczeniom, na przykład zdjęcia, które przewozili ze sobą ludzie zsyłani na Syberię, bardzo często później wracały pomiętolone, pogięte, ponieważ były przechowywane w zakamarkach ubrań, ukrywane. Tak? Przyjrzyjmy się też retuszowi. On też może nam powiedzieć wiele o sytuacji ze zdjęcia i sytuacji, w jakiej funkcjonowała potem na przykład odbitka albo negatyw. W drugiej kolejności, naturalnie zawsze mając przed sobą odbitkę, obracamy ją na drugą stronę i sprawdzamy, czy coś przypadkiem nie zostało tam zapisane. Tu przykład sytuacji wręcz wymarzonej, czyli zdjęcie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. Opatrzone na rewersie nazwą miejscowości, datą, nazwiskami wszystkich osób ze zdjęcia. Brakuje jeszcze tylko dodatkowych komentarzy, żeby zorientować się, w jakiej relacji względem siebie były te osoby. Naturalnie opisujemy od lewej do prawej i tak będziemy prawdopodobnie czytali. Zresztą to nie byłoby trudne tutaj, ponieważ kobieta jest, która bardzo nam ułatwi. Dobrze, ale to właśnie, sorry, że cię, Agata, przerywam. To jest bardzo często, jak my opisujemy, to my wiemy, kto jest, a potem jak to zdjęcie gdzieś trafi, jak nie dodamy takiego szczegółu, to właśnie osoba opisująca, czy te ręce, do których trafią, może mieć problem, więc tak rzeczywiście, tak jak Państwo opisują swoje, może niekoniecznie na rewersie, to warto takie szczegóły dodawać. Jeśli znamy na przykład nazwisko tylko jednej z osób, powinniśmy dookreślić, czy to na przykład osoba w białym kapeluszu albo w okularach, aby nie było potem wątpliwości, kogo właściwie podpisaliśmy. Natomiast takie sytuacje, że zdjęcie dostajemy od razu podpisane i to tak szczegółowo, nie są bardzo częste. A tutaj mam dla Państwa pytanie, kogo właściwie przedstawia to zdjęcie, co to za rodzina, co możemy o nich powiedzieć? Rzeczywiście, biedna rodzina, bose dzieci, ale podpis przy tym zdjęciu zastany. Podpis brzmi: uciekamy przed bolszewikami. Uciekamy przed bolszewikami w przebraniu i rzeczywiście, w rzeczywistości była to rodzina ziemiańska, bardzo bogata, która w 1920 roku, uciekając, zatrzymała się we Lwowie, w zakładzie fotograficznym, zrobili sobie na pamiątkę takie zdjęcie. Tu nawet po prawej stronie jest bona dzieci, także rodzina naprawdę była nieprzeciętnie bogata i tym bardziej była w tym 20 roku zagrożona. Więc gdyby nie dopisek, uciekamy przed bolszewikami, który każe nam się zastanowić, o co chodzi, wniknąć bardziej w historię tej rodziny, być może faktycznie moglibyśmy poprzestać na konstatacji, że
była to biedna rodzina. Ja mam takie wrażenie, że czasem, zwłaszcza przy dawnych zdjęciach, sporo mówi też to, jak osoba portretowana zachowuje się w kontakcie z obiektywem. Bo czasami osoby gdzieś powiedzmy z mniej społecznych, które te zdjęcia miały wykonywane raz w życiu, prawda? Albo bardzo rzadko. Widać po nich pewną nieśmiałość i innego rodzaju zachowanie niż w przypadku właśnie takich osób czy takich rodzin, które fotografowały się i nie było to dla nich coś nowego. Też mam takie właśnie poczucie, patrząc na to zdjęcie, że oni jednak dość świadomie patrzą w obiekty. Mogę też to sugerować grupę teatralną. Owszem, tak. Przy bliższym przyjrzeniu się widzimy pewną nienaturalność tej sytuacji. Aczkolwiek... Tak. Aczkolwiek zdjęcia w atelier zwykle były tak teatralizowane, prawda? Już same dekoracje w zakładach fotograficznych czasami powodowały takie poczucie sztuczności, nawet jeśli starały się jak najbardziej poprzez dekoracje uczynić tę sytuację właśnie przyjemną, przyjazną. Jednak radziłabym zachować daleko idącą ostrożność przy sugerowaniu się podpisami, które znajdziemy przy fotografiach czy na ich rewersie, ponieważ czasami takie podpisy powstawały dużo później niż samo zdjęcie. Na przykład syn, wnuk osoby sfotografowanej mógł wtórnie dopisywać pewne szczegóły zasłyszane od rodziny. Te informacje mogły być nieprecyzyjne. A tu mamy wyjątkowo ciekawy przykład, czyli zdjęcie z sierpnia 1944 roku. Napis cyrylicą na lewym brzegu Wisły. Pod spodem czytamy już alfabetem łacińskim na prawym brzegu Pilicy. Więc lewy brzeg Wisły czy prawy brzeg Pilicy? Owszem, Pilica jest dopływem Wisły, więc teoretycznie mogłoby się to geograficznie zgodzić. Tym niemniej z takimi przypadkami też można mieć do czynienia, więc ostrożnie. Odczytując treść fotografii, oczywiście przyglądamy się najdokładniej, najbardziej szczegółowo awersowi, czyli temu, co zostało na zdjęciu uwiecznione. Przyglądamy się ustawieniu osób, ubiorom, wyrazom twarzy, gestom, czyli to dokładnie co pani powiedziała. Już nawet sam wyraz twarzy może nam coś więcej powiedzieć o portretowanych osobach albo sytuacji, jakiej się znalazły. Ubiory pomogą nam czasami bardzo precyzyjnie dookreślić datę powstania zdjęcia. Zupełnie inna była moda w połowie lat 20, inna na początku lat 30, przynajmniej w dużych miastach. Przyglądamy się otoczeniu tych osób, czyli elementom, albo które zostały celowo uwiecznione, albo przez przypadek znalazły się w kadrze, może gdzieś na dalszym planie. Architektura powie nam bardzo wiele o miejscu wykonania zdjęcia, czasami również pozwoli dookreślić czas. Pojazdy to jest oczywiście wspaniałe źródło dociekania do tego, kiedy zdjęcie zostało wykonane. Wszelkie zresztą elementy RTV, AGD również pozwalają bardzo, bardzo fajnie i precyzyjnie czasami datować zdjęcia. I nie może naszej uwadze umknąć jeszcze przyjrzenie się zawsze tablicom z nazwami ulic, szyldom, transparentom. I nawet jeśli te napisy znajdą się gdzieś w tle, po zeskanowaniu zdjęcia w dużej rozdzielczości, będziemy w stanie czasami tak bardzo przybliżyć, że uda się odczytać początkowo, jak się wydawało, nierozczytywalne napisy. Tutaj przykład zdjęcia, które było bardzo prześwietlone, może bardzo ostro padało światło, ale kiedy zeskanowaliśmy to zdjęcie kiedy to zdjęcie zostało zeskanowane, później starałam się wydobyć z tła poprzez manipulacje w programie graficznym napisu i udało się. Rolniku, pszczelarz, twoim sprzymierzeńcem. Powiatowy Związek Pszczelarzy w Chrzanowie. A przykład takiego zdjęcia. Na co tutaj zwrócić uwagę, żeby móc dookreślić czas, miejsce powstania zdjęcia? Na jakie elementy? Tak, na przykład nie w każdym polskim mieście są tramwaje, tak? Więc już nam miejsce zawęża się do miast z tramwajami. Księgarnia Świętego Wojciecha. Wieża kościelna. Tak, właśnie. Staramy się odnaleźć kościół o takiej właśnie wieży. A czas? Na jakiej podstawie czas będziemy się starali określić?
te fragmenty zburzonego budynku z resztkami pobielonych ścian. A stroje ludzi też są. Tak, i tu mogę od razu... Tak, na, oczywiście. Szyldy nad sklepami. Tam tramwaj. Tak. Być może na tramwaju trasę by się dało czytać, gdyby był dobry... Czy pani zweryfikowała, gdzie to jest? Tak, to jest zdjęcie zrobione w Poznaniu w latach 30., więc zburzony budynek wcale niekoniecznie oznacza zniszczenia wojenne. Księgarnia Świętego Wojciecha była nie tylko w Warszawie, jak się okazuje, również w Poznaniu. Przyjrzenie się tym strojom też pozwoliłoby nam z bliska tutaj może w ten sposób mało komfortowej sytuacji, bo widzą to zdjęcie z daleka i dosyć rozświetlone. Również napisy na plakatach wskazują jednoznacznie na Poznań. Tak, więc to jest akurat zdjęcie, które może nam bardzo, bardzo wiele informacji przekazać. Kiedy odczytujemy treść fotografii, zwróćmy też zawsze uwagę na kontekst powstania zdjęcia, czyli okoliczności, w jakich powstało i cel powstania zdjęcia. Na przykład, czy zdjęcie jest pozowane, czy reporterskie, czy zostało zrobione na przykład z ukrycia albo w jakiejś innej dynamicznej sytuacji. Czy na przykład było robione z myślą o publikacji, albo czy autorowi przyświecały cele propagandowe. Tu przykład zdjęcia, które bez trudu rozpoznajemy jako propagandowe. To są Żydzi zgromadzeni na rynku w Sępólnie Krajeńskim jesienią 1939 roku z napisem „Jedziemy do Palestyny”. Tak więc to jest przykład wyjątkowo mocnej i topornej jednocześnie propagandy. Natomiast często mamy też do czynienia z zdjęciami propagandowymi, które już nie są tak jednoznaczne w odczytaniu. Kiedy widzimy na przykład rolników w latach 50. w bibliotece, którzy mają przed sobą książki i czytają te książki, my możemy się domyślać, musimy dopiero wniknąć w temat, żeby zorientować się, czy to było zdjęcie zrobione propagandowo, żeby pokazać, jaki jest rozwój, jak skuteczna jest akcja przeciwko analfabetyzmowi na wsiach i jak bardzo rolnicy wnikają w na przykład zasady hodowli owiec czy bydła poprzez podręczniki, a nie tylko tradycje wyniesione rodzinnie. Więc są takie zdjęcia, które rzeczywiście wymagają przyjrzenia się bliżej, czy aby na pewno to, co widzimy, jest tym, co powinniśmy widzieć. Oczywiście, kiedy już przyjrzymy się zdjęciom na wszystkie strony, i dookreślimy czas, miejsce, wydarzenia tak bardzo jak tylko możemy, ale czujemy, że kończą nam się narzędzia, już więcej nie będziemy w stanie z takiego zdjęcia wycisnąć. Oczywiście powinniśmy skonsultować te zdjęcia, czy z rodziną portretowanych osób, ze świadkami wydarzeń albo z uczestnikami wydarzeń, z mieszkańcami tej miejscowości, czy też dzielnicy, z historykami. I takim hasłem, które będzie dla nas zupełnie kluczowe i też jest ważne dla archiwów społecznych, to jest crowdsourcing, czyli angażowanie większej grupy osób do rozwiązania jakiegoś problemu. I takim przykładem crowdsourcingu jest na przykład umieszczenie zdjęcia, którego nie możemy zidentyfikować, na naszym profilu na Facebooku albo na stronie internetowej, czy to archiwum społecznego, czy lokalnej gazety. I spytanie ludzi, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, czy może komuś uda się rozpoznać osobę, miejsce. I w ten sposób wykorzystywany jest Facebook, lokalne serwisy internetowe, prasa, fora internetowe. Właściwie bardzo wiele sposobów. My też znamy taki przykład analogowy, kiedy internet już co prawda funkcjonował, ale jeszcze nie był tak powszechnie wykorzystywany. Mieszkańcy jednej miejscowości, niedużej, wykonali album fotograficzny, czyli wszystkie odbitki zdjęć, których nie byli w stanie zidentyfikować, poumieszczali w albumie i do każdego zdjęcia dołączyli kartkę, puszczając potem po tej miejscowości album w ruch. Każdy dopisywał od siebie to, co skojarzył. A to był Jan Kowalski, to było tu zrobione miejsce, to była studnia tam. I kiedy album obszedł już całą miejscowość, właściwie był wypełniony informacjami, których w przeciwnym razie nie dałoby się przynajmniej w takiej ilości zgromadzić. Tutaj
przykład fotografii z mojej kolekcji rodzinnej. A mój wujek Kazik, oprócz bardzo wielu zdjęć powklejanych do albumu, miał też jedną fotografię włożoną do albumu luzem z dedykacją. Dobremu przyjacielowi, panu Kaziutkowi, na długą pamięć daje swoją podobiznę, Henryczek. Wrześ nad Bugiem, 22 lipca 1939 roku. Nie wiedziałam, kim jest Henryczek, jak ma na nazwisko. Wiedziałam, że to jest jeden z kolegów, których nie rozpoznałam na żadnych innych zdjęciach z Brześcia, ale nawet pobieżne przyjrzenie się mundurowi i odznakom nakierowało mnie na tematykę lotniczą, to jest lotnik. A ponieważ kiedy pracowałam jeszcze w Karcie i opracowywaliśmy zdjęcia archiwalne, mieliśmy stałą ekipę specjalistów od różnych tematów, na przykład kontaktowaliśmy się w sprawie zdjęć kolejowych ze specjalistą, wielkim miłośnikiem kolei. Mieliśmy specjalistę od lotnictwa, warszawianistów, więc skierowałam swoje kroki właśnie do specjalisty od lotnictwa i on zamarł, kiedy zobaczył to zdjęcie. Zamarł, bo okazało się, że osobą sportretowaną jest Henryk Borys, który był bardzo znanym, zasłużonym lotnikiem, który już kilka tygodni po wykonaniu tego zdjęcia leciał samolotem Karaś, zestrzelonym podczas wrześniowej batalii. I właściwie zdjęcie to później widziałam, już było publikowane w różnych pismach dotyczących lotnictwa, historii drugowojennej. Więc właściwie gdyby nie konsultacje ze specjalistami, czasami takie zdjęcia po prostu nie zostałyby odkryte przez świat. A mogę przy tym momencie pierwszą uwagę, ale też trzeba pamiętać, żeby dosłownie nie brać takich informacji czasami. Tak. Ja może taki przykład opowiem. Akurat z Wrocławia zgłosił się człowiek, który, że do mnie przyjedzie z bogatą historią, kombatant i tak dalej. No niestety ten człowiek jeździł po szkołach, prezentował różnego rodzaju historie. No przyjechał do mnie, przebył kilkaset kilometrów i troszeczkę zdemaskowałem tego człowieka, bo okazało się, proszę Państwa, że właśnie puszczono zdjęcie jakiegoś oddziału wojskowego z prośbą, jeżeli ktoś się poznaje, to żeby się zgłosił. Żona tego człowieka stwierdziła, że podobnie z jej męża. Nie? No i ten mąż przejął jakby historię nie swoją. I zaczął funkcjonować, zaczął ją tworzyć, wymyślać, on naprawdę jeździł i to zaczęło funkcjonować. I to też właśnie takie działania społeczne, że poszukujemy tych zdjęć. No i dopiero jak do mnie przyjechał, ja ten panu z sąsiedem oczywiście wytłumaczyłem, że nie może być na tym zdjęciu, bo w tamtym czasie, kiedy było robione to zdjęcie, bo nikt nie rozpoznał oddziału, do końca akurat mi się udało rozpoznać ten oddział. I w momencie, kiedy było robione to zdjęcie, ten człowiek był całkowicie gdzie indziej, nie? I sam się przyznał do tego, jak opowiadał tę historię i mu wtedy wszystko powiedziałem, że niestety był gdzie indziej i zrobił brzydkie rzeczy nie w tym miejscu, co trzeba. No tak tylko mała łzę, że właśnie trzeba czasem uważać na... Tak, absolutnie popieram to stanowisko. Tak. Czasami się cieszymy, że ktoś się zgłosił, podaje nam, że to jest to i to, ale no, trzeba mieć też oczy z tyłu głowy, że ta informacja nie zawsze może być prawdziwa. Tak, weryfikacja to jest też słowo klucz na pewno i w pracy archiwisty społecznego i w ogóle powinniśmy zachowywać daleko posuniętą ostrożność w sytuacji, w której włączamy ludzi do współpracy tego typu, aczkolwiek wiadomo, że też z drugiej strony jesteśmy troszkę skazani na zaufanie w wielu przypadkach. Natomiast oczywiście słowo prawdopodobnie też nie jest obce opisom zdjęć. Kiedy staramy się zidentyfikować zdjęcie, powinniśmy się oczywiście przyjrzeć również innym zdjęciom w tej samej serii, w tym samym albumie. Na pewno pomogą nam dokumenty dotyczące tych osób albo wydarzeń, takie jak akt ślubu na przykład, gdzie możemy z całą pewnością zapoznać się na przykład z nazwiskami i datami dotyczącymi portretowanych osób. Też powinniśmy wniknąć w prasę współczesną powstaniu zdjęcia, czy w naszym przypadku zdjęć, które dotyczą wydarzeń, które były omawiane w prasie, albo jeśli zdjęcia były wykonane przez fotoreporterów, tym bardziej. Na szczęście teraz nie musimy już za każdym razem biegać do bibliotek, odkąd postępuje tak szybko cyfryzacja
na przykład czasopism i są one dostępne. Bardzo polecam stronę fbcpionier.net.pl, czyli Federacja Bibliotek Cyfrowych, gdzie bardzo wiele bibliotek w jednym miejscu umożliwia przeglądanie swoich zbiorów, na przykład czasopism. I tutaj przykład fotografii. Fotografii Ireny Jarosińskiej, fotografki, której duża kolekcja Spuścizna jest w Archiwum Fotografii Ośrodka Karta. Ona była fotoreporterką m.in. czasopism Świat i Polska, w latach 50. również wielu czasopism rolniczych. Także widzieliśmy, że nie potrafiąc z samej treści zdjęć albo dopisków, które fotografka zostawiła przy negatywach, rozpoznać, co właściwie przedstawiają, uwertowaliśmy magazyny, dla których fotografowała. I tutaj przykład zdjęcia, ręka z tatuażem. Faktycznie okazało się, że było wykorzystane w czasopiśmie Świat w 1958 roku, więc cała seria zdjęć została w ten sposób odczytana. To jest zakład dla młodocianych przestępców w Biławie. A tutaj przykład, znów zdjęcia z moich zbiorów rodzinnych. Tym razem ciocia Ira, również z Brześcia nad Bugiem, siostra Kazika, któremu dedykowana była wcześniej fotografia lutnika. Ciocia miała bardzo wiele zdjęć z Brześcia nad Bugiem, z koleżankami idącą ulicą 3 Maja, z koleżankami idącą inną ulicą itd., itd. I między nimi takie zdjęcie, którego za nic nie byłam w stanie rozpoznać, gdzie to właściwie jest. I dopiero w innym albumie okazało się, że jest reszta tych fotografii z wycieczki uczennic do Gdyni w latach 30. A to już udało się bez problemu rozpoznać wpisanie w wyszukiwarkę internetową Gdynia modernizm w paski. Od razu pokazało mi, że jest to Łuszczarnia Ryżu zbudowana w 1928 roku, a samo zdjęcie powstało raptem kilka lat później. Przy identyfikacji fotografii będą bardzo nam pomocne również różne repozytoria cyfrowe, archiwów społecznych, ale nie tylko społecznych, archiwów państwowych, agencji prasowych. Dla przykładu zbiory społeczne, zbioryspoleczne.pl, to jest strona, o której Gosia już zdążyła wspomnieć, chociaż nie wiem, czy podając nazwę. To jest portal, na którym bardzo wiele archiwów cyfrowych już teraz zamieszcza swoje fotografie. Także w jednym miejscu można przeglądać ogromne zasoby dotyczące i życia społecznego z różnych regionów Polski, bardzo wielu tematów. Archiwum Fotografii Ośrodka Karta to również ogromne ilości nieźle opisanych zdjęć, które mogą być dla nas punktem odniesienia, jeśli na przykład szukamy informacji na temat zdjęć danych osób, miejscowości czy wydarzeń. Muzeum Warszawy ma również fantastyczne zbiory fotograficzne, które w coraz większej części udostępnia online. Wspomniane już Społeczne Archiwum Warszawy, Narodowe Archiwum Cyfrowe, największa chyba kolekcja fotografii w Polsce i również zdjęcia są przez nas umieszczane w internecie w dużej rozdzielczości, także można się przyglądać szczegółom. Biblioteka Narodowa ma fantastyczną stronę Polona. Jak korzystać z tych zasobów? Należy wejść na stronę na przykład polona.pl, szukaj w archiwach gov.pl i każda z tych stron zawiera wyszukiwarkę. Więc na przykład szukamy zdjęć z Solca, z Powiśla albo z Ostrołęki. Wystarczy, że wpiszemy nazwę tej miejscowości, czy dzielnicy, czy regionu i zobaczymy wówczas w wynikach wyszukiwania zdjęcia na ten temat. Czasami to wyszukiwanie nie jest proste i wymaga od nas sporo uporu, bo na przykład zdjęcie z Solca chyba tylko w archiwach dedykowanych w Warszawie może być dookreślone tak szczegółowo. Czasami będzie to po prostu podpis Warszawa, ale po nazwach ulic będziemy w stanie też. Można wpisać na przykład słowa Warszawa Czerniakowska, Warszawa Fabryczna, tak? I w ten sposób starać się, dookreślając hasła, które są nam potrzebne, oglądać te zdjęcia, a później wystarczy już tylko klikać, przyglądać się, odkrywać. Ale ja na przykład powiem tak, w szczegół. Chciałbym się dowiedzieć, mój dziadek, dlaczego znalazł się w Lwowie w roku tam
Rozumiem. Nie znam kompletnie swojej historii, jakby, ponieważ to nie zostało zapisane przez nikt, żadnego z dużej rodziny. Jak zweryfikować miejsce w związku z osobą? Czy można więcej informacji dostać? To nie jest łatwe, jeśli poszukujemy informacji o osobie, tym bardziej, która mieszkała, przebywała na wschodzie i jeśli musimy wnikać w te archiwa, które znajdują się za naszą wschodnią granicą, to oczywiście sytuacja teraz bardzo, bardzo utrudniona i przez sytuację wojenną i przez trudny dostęp do archiwów tam generalnie, nawet przed wojną. Więc akurat z wnikaniem w historię osób, które przebywały na wschodzie, jest to na pewno uciążliwa droga, natomiast na przykład mój kolega, odkrywając historię swojego wuja, który miał naprawdę bardzo niewiele informacji, ale były to na tyle interesujące fakty, że postanowił zacząć drążyć, zaczął jeździć po archiwach na przykład w Kutach, w Iwano-Frankiwsku i tak po kolei, przesiadując godzinami nad różnymi księgami, dokumentami, był w stanie stopniowo odkrywać historię tego wuja, dotrzeć do jego potomków we Wrocławiu, ale to była praca na wiele miesięcy. Więc zależy, czy naprawdę nie posiada pan żadnych informacji na ten temat, czy może jednak ktoś jeszcze z rodziny byłby w stanie podpowiedzieć jakieś tropy przynajmniej, jakieś nazwiska, jakieś miejscowości, bo im więcej takich tropów będzie, tym łatwiej będzie potem... Wiele znam szczegółów z jego życia, ale pamięć tylko sięga miejsca, w którym go jakby lokalizuje, identyfikuje, on tam żyje, mieszka i umiera. Natomiast jak on się tam znalazł? Bo to nazwisko nie daje jakby nie stamtąd. Jest druga część tej rodziny, które kompletnie siebie nie znają. Dokładnie tylko są dwie. Ale przodkowie są zupełnie kimś innym. No, to jest bardzo indywidualna sprawa i pewnie w zależności od tego, czy rodzina była na przykład znana i w sensie mogła funkcjonować w mediach, w prasie, czy była to rodzina bardziej anonimowa w takim sensie, różne będą drogi docierania pewnie do tej historii, bo przyczyny, dla których ktoś mógł gdzieś pojechać, nie wiem, czy zostały zarejestrowane. Jakieś takie muzeum, czy nie wiem, taka organizacja, która zbiera pamięć, czy pani biera? We Lwowie właściwie znam tylko Centrum Historii Miejskiej, dobrze podałam nazwę chyba, Centrum Historii Miejskiej i oni działali dosyć prężnie, natomiast z tego co kojarzę, to też duży nacisk kładli na dokumentację losów miasta jako takich, natomiast na ile zajmowali się też, czy zajmują losami poszczególnych mieszkańców, nie wiem. Dzięki, przepraszam. Nie, oczywiście, to jest wszystko na temat. Zwłaszcza, że chciałam też zwrócić Państwa uwagę na archiwa zagraniczne. Czasami nie spodziewamy się, jak wiele informacji czy też fotografii dotyczących naszego miasta, naszej miejscowości, regionu można znaleźć w archiwach zagranicznych. Czy to dlatego, że przesunęły się granice, czy dlatego, że fotoreporterzy, fotografowie z innych krajów przybywali do Polski, na przykład do Warszawy, wywożąc później stąd całkiem ciekawą fotograficzną dokumentację, czy też z innych przyczyn, dla których zdjęcia znajdowały się za granicą. Tak na przykład duża kolekcja fotografii z Polski jest w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. To są też zbiory udostępnione bezpłatnie, w trzy części bezpłatnie,
w ogromnej rozdzielczości, więc szklane negatywy z 1919-20 roku na przykład, kiedy to zniszczonej po pierwszej wojnie Polsce przesyłano pomoc Stanów Zjednoczonych i jednocześnie fotografów, którzy dokumentowali polskie wsie, polskie miasteczka. A podobnie New York Public Library, czyli biblioteka publiczna w Nowym Jorku, też ma bardzo duże zasoby, w tym fotografii z Polski. Archiwa niemieckie, takie jak Bundesarchiv czy Deutsche Fototek, archiwa w Izraelu, jak Yad Vashem, czy na przykład węgierski Fortepan, bardzo ciekawa inicjatywa, która zaczęła się od znalezionych bodajże na śmietniku fotografii anonimowych, które grupa zapaleńców postanowiła zdigitalizować, umieścić w internecie, bo anuż ktoś rozpozna. W tym momencie ta strona liczy już tysiące fotografii, również z Polski, więc można je przejrzeć, polecam. Również z Warszawy jest bardzo wiele zdjęć. Ale chciałam też opowiedzieć o kilku może mniej oczywistych narzędziach do tego, jak pomóc sobie zidentyfikować zdjęcia. W przypadku takich bardzo starych fotografii, najstarszych, które zwykle opatrzone były nazwą zakładu fotograficznego, fotografa. Przydatnym narzędziem będzie Fotorewers.eu. Na tej stronie można dowiedzieć się wiele na temat tych najstarszych zakładów fotograficznych z Europy Środkowej, szeroko pojętej. I tak na przykład takie zdjęcie, popisane J. Mien i Sebald. Po sprawdzeniu tego zakładu fotograficznego dowiadujemy się, że działał on w Krakowie, przy ulicy Sławkowskiej 31. Miał również przez kilka lat filię w Zakopanem. Zakład działał w latach 1890-1893. Poznajemy też szczegóły dotyczące biografii fotografów, istotnej dla zadatowania zdjęcia. I w ten sposób jesteśmy w stanie bardzo zawęzić i czas powstania zdjęcia, a czasami bardzo precyzyjnie podać miejsce jego powstania. Innym narzędziem, które bardzo polecam też Państwa uwadze, jest Fotopolska.eu. To jest serwis, który skupia ogromną społeczność z całej Polski i umożliwia dodawanie zdjęć właściwie z każdego rejonu Polski, również przeglądanie tych zdjęć, uzupełnianie ich o informacje, które sami posiadamy. Im większe miasto, tym bardziej szczegółowo podzielone są zasoby dotyczące na przykład danej dzielnicy, ulic. Można prześledzić, jak na przestrzeni lat zmieniała się dana kamienica, jak zmieniała się ulica, dzielnica. To są zdjęcia, które pochodzą z bardzo wielu źródeł. Niektóre to są na przykład archiwa, które współpracują z Fotopolską, ale w dużej części to są zdjęcia na przykład znalezione na aukcjach internetowych. Ktoś zobaczył na eBayu sprzedawaną pocztówkę z danej miejscowości, więc ściąga, na ile legalnie, inna sprawa, takie zdjęcie i też umieszcza, aby służyło dobrej sprawie, czyli jak najlepszemu udokumentowaniu historii miejsca. I tutaj przykład ulicy Ludnej, którą też można prześledzić w układzie chronologicznym, jak zmieniała się stopniowo, albo sama kamienica przy ulicy Zagórnej. Czyli i można na mapie zobaczyć, w którym miejscu się właściwie znajduje, jak wyglądają okoliczne kamienice, które również są uwiecznione na Fotopolsce, ale też zobaczyć pierwsze zdjęcie z 1940 roku, kolorowe, zrobione przez Niemców. Jak wygląda ta kamienica dzisiaj. Fotopolska jest również miejscem, gdzie można umieszczać zdjęcia niezidentyfikowane, które dopiero czekają, aż ktoś wprawnym okiem dostrzeże może szczegół, który pozwoli je zidentyfikować. I tutaj przykład takich zdjęć niezidentyfikowanych, które stopniowo jednak zapaleńcy biorący udział w tym projekcie, a każdy może tam zajrzeć, oczywiście dodać od siebie strzęp swojej wiedzy. Tak stopniowo przywrócić tożsamość tym zdjęciom. Narzędzie, z którego bardzo często korzystamy, na przykład chcąc dotrzeć do danego miejsca, mapy Google, umożliwiają nam
Również zajrzenie w normalnie niedostępne oku miejsca, na przykład tutaj ulica Czerniakowska i fragment kamienic zamknięty innymi zabudowaniami. Jeśli szukamy informacji o tym, gdzie było zrobione zdjęcie, które posiadamy, podejrzewamy, że to Solec, podejrzewamy, że to Powiśle, możemy prześledzić właśnie na mapach Google tą okolicę, przyglądając się też pod różnymi kątami, czy może któryś detal architektoniczny, może układ okien, kominów pokaże nam jasno, że to jest właśnie ta, a nie inna kamienica. Tutaj przykład z Krakowa, to zdjęcie z końca lat 20. kamienicy przy Placu Inwalidów. Dzisiaj, kiedy przechadzamy się Google Street View, możemy bez pudła powiedzieć, że to jest właśnie ta kamienica, to miejsce, ale czasami jest to naprawdę narzędzie, bez którego trudno by nam było sobie poradzić. Zdjęcie z czasu II wojny światowej, zbombardowanej kamienicy, wiemy, że jest gdzieś stąd, natomiast dopiero prześledzenie wzdłuż ulic, krok po kroku układu kamienic pozwoli nam znaleźć detal, który bez pudła wskaże nam, że to jest ulica Rozbrat, zaraz przy Fabrycznej właśnie. Czyli i układ okien, i detal balkonów potwierdzi nam, że to właśnie w tym miejscu kamienica została tak zburzona. A tutaj przykład jeszcze mniej oczywisty, fotografii, z którą biedziło się kilkoro warszawianistów. Przepiękna kamienica, przynajmniej w tym fragmencie, z pięknym detalem architektonicznym. I udało się znaleźć ten dom. To jest zdjęcie z lat 50., ale dzisiaj ta kamienica wygląda tak. I jedyne właściwie, co pozostało po tym pięknie ornamentu, to jest owalne okienko w nadprożu, a gdyby ktoś chciał zobaczyć, gdzie ta kamienica jest obecnie, bo pewnie każdy z nas miał ją wielokrotnie, to jest rondo ONZ. Także jeszcze przypomnę, tak wyglądała raptem pół wieku temu. I właśnie dzięki porównaniu na mapach Google, na Google Street View możemy się upewnić, że to jest właśnie ten dom. Bardzo przydatnym narzędziem według nas oczywiście stare mapy, które pozwolą nam nie tylko prześledzić układ ulic, ale też zobaczyć, jak zmieniały się nazwy ulic. Tutaj przykład mapy przedwojennej tych okolic i po prawej stronie mapa z naniesionymi niemieckimi nazwami ulic podczas okupacji. Więc na przykład mając przed sobą zdjęcie z czasu II wojny światowej z nazwą ulicy, którą widzimy na tabliczce, ale nie jesteśmy w stanie łatwo rozpoznać. Tutaj dla przykładu, akurat na przykład ulica Fabryczna zyskała nazwę Fabrikstrasse, więc to by było łatwe, ale część ulic, zwłaszcza tych, które miały się Niemcom bardziej kojarzyć z polskością, zmieniły swoje nazwy diametralnie. Ale Górnośląska została Górnośląską. Proszę, nie wszystko na tej mapie zostało zmienione. Być może też na przestrzeni lat okupacji też te nazwy mogły się zmieniać, ale tym bardziej polecam serwis Mapster. Mapster to jest strona, która gromadzi ogromne ilości skanów, map i planów miejskich w bardzo wysokiej rozdzielczości. Także można w ten sposób prześledzić w układzie chronologicznym i plany Warszawy, i poszczególnych dzielnic, i całego regionu Mazowsza, i właściwie każdej części Polski. Także bardzo polecam serwis Mapster też Państwa uwadze. Bardzo Pani dziękuję za to zdjęcie z tą mapą, znając z niemieckimi napisami, bo ono udowadnia to zdjęcie, że Niemcy dosłownie przetłumaczyli polskie nazewnictwo. Czerniakowska oczywiście nazywa się tutaj Hafenstraße, czyli Grotowa, ale tak większość tych nazw współcześnie używanych przez nas, czy Przemysłowa jest Industriestrasse, Fabryczna też ma swoją nazwę, także naprawdę... Wilanowska też jest bez zmiany, jest Wilanowska Strasse. To samo dotyczyło nas miejscowości, które robią miejscowości.
Zajce. Solec. Na wiesie. Tak, no bo polskie nazwy tutaj są nawet wzięte. Chociaż na przykład Agricola została w swoim normalnym brzmieniu. Śligockiej została w ogóle zmieniona. Wiadomo, że tych map jest więcej, nawet na Mapsterze takich map z czasu II wojny też będzie więcej, więc to jest też fajne zadanie, być może na dzisiejszy wieczór, może na weekend, żeby przyjrzeć się tym mapom, prześledzić, jak właściwie zmieniało się nazewnictwo ulic w tej najbliższej okolicy. Na pewno była jakaś komisja do spraw zmian nazw topograficznych. Jestem przekonana, że musieli sobie Niemcy poradzić przecież z wszystkimi miastami w całej Polsce w ten sposób. Warszawa 1939.pl. Jeśli ktoś jeszcze nie był na tej stronie, to też bardzo zachęcam, ponieważ na tej stronie znajdziemy fotoplan z 1935 roku, który stał się podstawą do udokumentowania historii bardzo wielu kamienic, bardzo wielu budynków w Warszawie. I tak można przyjrzeć się również w zbliżeniu w Warszawie tamtych lat. Bardzo wiele z tych budynków, które są wyznaczone na zielono, istnieją obecnie, te na czerwono nie istnieją, pozostałe nie zostały tu jeszcze udokumentowane, ale w ten sposób, przechadzając się wirtualnie interesującymi nas ulicami, placami, można poznać i dawny wygląd tych budynków i dowiedzieć czegoś więcej o ich historii. Później do fotoplanu z 1935 roku dodano jeszcze fotoplan z 1945 i fotoplan z 2015 roku. I jaki jest efekt? Ja tutaj zestawiłam fragmenty trzech takich zrzutów ekranu. 1935 rok jest oczywiście na górze. Nie wiem, czy Państwo rozpoznają, jaki to jest fragment miasta. Nie wiem, czy dobrze widać z daleka. Mogę tak podpowiedzieć tylko, że to jest liceum, wcześniej gimnazjum Batorego. Czyli jesteśmy w domu. Tu jest Wydział ASP, Batory i zobaczmy, co się dzieje na dole. Trasa Łazienkowska. Także dzięki nałożeniu na siebie tych planów, możliwości przełączania się między podkładami fotograficznymi przedwojennym, tuż powojennym i współczesnym, widzimy, jak układ ulic zmieniał się, układ budynków czasami wyburzanych. Jest to też fantastyczne narzędzie do tego, żeby prawidłowo rozpoznawać miejsca z naszych starych zdjęć dotyczących Warszawy właśnie. W przypadku fotografii, na których zostały uwiecznione pojazdy komunikacji miejskiej, tramwaje czy autobusy, radziłabym zajrzeć również na stronę trasbus.com. Strona założona przez fanów motoryzacji i przede wszystkim komunikacji miejskiej. Jest to nas też kapitalnym narzędziem do tego, żeby rozpoznawać, gdzie mogło być wykonane dane zdjęcie. Tutaj na przykład mamy zdjęcie przedwojenne, jak widać po strojach chociażby. Tramwaj linii 25 jadący na plac Narutowicza. Tu akurat miała miejsce niezbyt przyjemna sytuacja, jakiś wypadek, który zgromadził dużą ilość gapiów, ale gdzie właściwie to zdjęcie mogło być wykonane? Takich kamienic jak ta, na pierwszy rzut oka jest w Warszawie wiele, ale strona Trasbus umożliwia nam przyjrzenie się trasom autobusów i tramwajów, również nocnych, na przestrzeni lat. Wiedząc, że tamto zdjęcie było wykonane w latach 30., bo jesteśmy w stanie to jasno określić na podstawie ubiorów. Wybierając plan, rozkład jazdy dla na przykład 35, 37, 38 roku, zobaczymy, że tramwaj linii 25 jadący na plac Narutowicza jechał trasą od Bazyliki Przekawęczyńskiej, w tym Ząbkowską, Targową, przez most Kierbedzia. Dokładnie jesteśmy w stanie prześledzić całą trasę. I to akurat zdjęcie, wiemy, że skądinąd, że zostało wykonane przy krakowskim przedmieściu, więc tutaj mieliśmy sprawę i tak ułatwioną. Natomiast w ten sposób udało mi się kilka razy bezbłędnie określić miejsce, dzięki temu, że prześledzenie trasy
zaczęło mi wskazywać bardzo precyzyjnie na obszar, który należało potem już tylko prześledzić, na przykład na mapach Google, bo wiadomo było, że kamienice wielkomiejskie, na przykład w przypadku jakiegoś tramwaju jadącego głównie opłotkami, zawężały nam bardzo to miejsce wykonania zdjęcia. Także trasbus.com. Genealogy Indexer. To jest strona, o której pewnie nikt nie słyszał, a też może być bardzo przydatna nie tylko dla rozpoznawania zdjęć, ale do dociekania do szczegółów historii naszych rodzin czy miejscowości, z których pochodzimy. Słyszał. Dobrze, cieszę się bardzo. Bardzo duża baza, która umożliwia przeszukiwanie różnych ksiąg teleadresowych, telefonicznych, głównie Europy Środkowej, w bardzo dużej części dotyczących Polski. To są na przykład książki telefoniczne, teleadresowe, przedwojenne z czasów II wojny światowej. W ten sposób dzięki wpisywaniu w Genealogy Indexer nazwiska mojej rodziny, od strony mamy i taty, dowiedziałam się na przykład, pod którym numerem dokładnie na ulicy Brzeskiej mój dziadek miał zakład wulkanizacyjny od 1941 roku i jaki był do niego numer telefonu. A z kolei od strony mamy dowiedziałam się, przy jakiej ulicy w Brześciu nad Bugiem mieszkał jeden z wujków, ponieważ w tym samym budynku miał zakład fryzjerski, do którego telefon był właśnie w takiej księdze. Ta strona nie jest doskonała, ponieważ bazuje na OCR-ze, na automatycznym rozpoznawaniu graficznym tekstu, a wiadomo, jakiej jakości mógł być przedwojenny czy wojenny druk, więc jest tam sporo błędów, czasami trudno się przez ten OCR przebić, ale i tak warto próbować, bo znaleziska mogą być niecodzienne. Tu przykład zdjęcia. Jest taka inteligentna sprawa, że jak się czyta nazwisko po polsku, to wariant rosyjski również czyta. Wspaniale, a to wiemy, jak bywa przydatne. Tak, ale to bardzo przydatne. Tak, nie tak, trzeba tak, wielokrotnie tak, pisać i tak, po rosyjsku to jest. Tak, to prawda. Mamy przykład zdjęcia. Mała uliczka, być może nieduża miejscowość, ale nie wiemy gdzie. Natomiast zobaczyłam na budynku szyld. Zakład stolarski P. Jadwiszczok. Nazwisko rzadkie i okazało się to dobrym tropem, to znaczy wpisanie w Genealogy Indexer P. Jadwiszczok dało nam w efekcie skan jednej ze stron takiej książki adresowej i widzimy, że Jadwiszczok P. miał zakład w Cieszynie przy ulicy Śrutowskiej 21. Także trafione bez pudła wydawałoby się, ale wchodzę na mapę Google, wpisuję ulica Śrutowska, Cieszyn, nie ma. Czyli należało sprawdzić, jak tak naprawdę ta ulica może się nazywać dzisiaj. Nie znam żadnej informacji na temat tej małej uliczki, więc stwierdziłam, trudno, zacznę przez ten Cieszyn wirtualnie na mapach Google Street View przechodzić ulica po uliczce, ale na szczęście nie musiałam długo tego robić, bo okazało się, że Śrutowska zmieniła tylko nazwę na Śrutarska i bez pudła. To jest ta sama kamienica. Widok niemalże niezmieniony do dziś. Genealogy Indexer może być dla nas, tak jak wspomniałam, też fantastycznym źródłem do poszukiwania informacji o danej miejscowości, na przykład. Tutaj tak zwany Dom Gdański przy rynku w Węgrowie, zdjęcie przedwojenne. I również szyld, któremu przyjrzymy się bliżej. Apteka S. Tokarskiego. Czyli wiemy, że Węgrów, wiemy, że S. Tokarski prowadził aptekę, ale po wpisaniu w Genealogy Indexer Tokarski Węgrów. Dowiadujemy się na przykład z Księgi Adresowej Królestwa Polskiego z roku 1910, że Stanisław Tokarski prowadził jedyną aptekę wówczas w mieście. Natomiast były na przykład było aż 6 sklepów z galanterią, było aż 6 młynów, 2 wytwórnie dzwonów. Widzimy też po nazwiskach, że niemal połowa z mieszkańców, przynajmniej z tych prowadzących różnego typu zakłady i warsztaty, to byli Żydzi. Więc jesteśmy w stanie naprawdę wielu rzeczy dowiedzieć się o samej historii tej miejscowości, ale z innej księgi dowiadujemy się, że Stanisław Tokarski
Urodzony w roku 1874, otrzymał dyplom umożliwiający mu prowadzenie apteki, dyplom farmaceuty, w 1901 roku, a apteka miała adres Rynek 26. Także bardzo wiele informacji, które zyskujemy właściwie za jednym zamachem. Ojej, to może teraz ja przestanę mówić i oddam głos Państwu. Takie zdjęcie, jak należy na nie spojrzeć, które elementy są dla nas ważne, abyśmy byli w stanie to zdjęcie dookreślić pod względem miejsca i czasu? Można podejść bliżej. Latarnia jest betonowa, więc już nie przedwojenne, czasy współczesne, ławka też jest z mostu, lata 70. Z tego ślimaka na most. Bardzo charakterystyczne balkony. Mhm. Tak. Na równe. Tu jeszcze możemy się przyjrzeć w tle. Kominy właśnie. Kominy też nam już pozwolą w pewnym momencie, po przyjrzeniu się bliżej, dojść do tego, że to jest elektrociepłownia Powiśle. Tak, a poza tym, czy te domy tam nie są w dole? Właśnie są w dole? Czy... Ze Skarpy, dokładnie. Mógłby to być most, tak jak Pan zasugerował, ale jest to widok ze Skarpy. Nie wiem, czy to widać z daleka, ta ulica jest brukowana, więc kiedy będziemy w stanie poprzez układ budynku względem elektrociepłowni i Skarpy dojść do tego, w którym to zdjęcie miejscu zostało dokładnie zrobione, również ten bruk być może będziemy w stanie sprawdzić poprzez różne dostępne źródła, kiedy ta ulica została zaasfaltowana. To nam też pomoże na pewno zadatować już z większą precyzją to zdjęcie, bo ono zostało wykonane na początku lat 70. 70. A takie zdjęcie. Coś jest pod zegarem. Ja myślę, że po tablicach rejestracyjnych też trochę można popatrzeć, tak, tak. One się zmieniały. Ale według pewnych reguł, prawda? Coś jest na przystanku. A trabant jest ważny. Trabant jest ważny, ale i flat też tam jest. Tak, jeśli chodzi o samochody, one nam nie pozwolą tak łatwo dookreślić górnej granicy zrobienia zdjęcia, ale dolną tak, czyli przed pewnym rokiem nie były po prostu produkowane takie samochody. Jest jakiś szczyt przy bramie. Są jakieś stroje. Moda też jest ważna. Tak, zwłaszcza w takim przypadku rozszerzanych surowisk pogi, tak. A sam budynek? To jest ratusz, tak. Ratusz, oczywiście to mógłby być dworzec, ale po bliższym przyjrzeniu się widzimy, że on jednak nie pełni funkcji dworcowych. To jest ratusz, więc zespolenie sprawdzenia tablic rejestracyjnych, ewentualnych napisów na przystanku, ale przede wszystkim sprawdzenie tej architektury ratuszy. W Polsce tych ratuszy jest oczywiście wiele, ale prześledzenie nawet w internecie albo w jakimś albumie dotyczącym architektury ratuszowej, zabytkowej, prędzej czy później dojdziemy do tego, że to jest Kutno. A po strojach też doprecyzujemy, że to są lata 70., pewnie około połowy. I ostatnie już zupełnie zdjęcie. Co możemy na ten temat powiedzieć? Jak to dookreślić? Na co zwrócić uwagę? Na pewno ZOO, tak. Gdzie? W którym roku ZOO pozwalało się fotografować na słoniach? Wspaniale. Bo ja to tak, bo znajomy miał zdjęcie jakiejś tam swojej rodziny, jak małego, nie wiem, tygryska, lewka trzymali na rękach. I potem jechałam trasą WZ, patrzę, tam właśnie jakiś jubileusz był naszego ZOO i było właśnie, że na początku ZOO pozwalało tak w ramach, nie wiem, jakiejś reklamy pewnie fotografować się ludziom z takimi lewkami, tygryskami. Jest to słoń indyjski, w związku z czym można już dookreślić, że... Rzeczywiście, zdjęcie zostało wykonane w warszawskim ZOO, chociaż obecnie znajduje się w zbiorach Białostockiego Archiwum Społecznego. I zdjęcie zostało wykonane w 1938 roku,
Ale kiedy pokazywałam ostatnio jednej pani w Lublinie, powiedziała, że ona ma rodzinę takie same, tylko z lat 50. wczesnych. Aczkolwiek faktycznie dokładnie to, co pani powiedziała, czyli sprawdzenie, kiedy w ZOO były możliwe takie nieodwracalne dla nas już dzisiaj sytuacje, jak jazda na słoniu, na pewno nam pomogą zadatować to zdjęcie całkiem precyzyjnie. Dopowiem, że w latach 90. była wystawa w ZOO pokazująca węże i pozwalano dzieciom dotykać tych węży, nawet można było je brać na ręce, więc to nie jest taka sytuacja bardzo odległa czasowo. Tak, węże są, aczkolwiek sadzenie dziecka na słoniu już nie jest dla nas czymś aż tak może oczywistym, chociaż dla dzieciaków na pewno szkoda. Dobrze. Bardzo dziękuję.